Cześć, tutaj Aga z bloga Lookbooki. W moim poprzednim filmiku poruszałam kwestię wesela i mówiłam też o kilku kwestiach, tematach, które chciałabym poruszyć. W tym filmiku chciałabym Wam powiedzieć o wieczorze panieńskim. Temat powinien być lekki i przyjemny, ale z racji tego, co się na nim wydarzyło, niestety taki nie jest. Dlatego długo zastanawiałam się, czy mówić na ten temat. Natomiast rozmawiałam z moją siostrą, która jest główną zainteresowaną w tej historii i powiedziała mi, że warto o tym mówić i nie ma sensu milczeć w takich tematach, jakim jest pigułka gwałtu. Niestety miałyśmy z nią styczność. Cała impreza, cały wieczór panieński był w Krakowie i w jednym z klubów miałyśmy wynajętą lożę. W pewnym momencie do nas dosiadła się kobieta, około 35-40 lat. Zaczęła do nas gadać coś w stylu, że o, jak fajnie, że się bawicie, super, że macie wieczór panieński, może zrobimy sobie zdjęcie, mój mężczyzna, mój partner, mój mąż, nie pamiętam, ogląda mecz, więc chodźcie, chcę pokazać, jak też fajnie się bawię. I na dobrą sprawę to, że była to kobieta, uśpiło naszą czujność. Bo gdy tylko jakiś mężczyzna chciał, nie wiem, usiąść obok nas, zaczął do nas zagadywać, od razu go wypraszałyśmy. Natomiast kobieta wydawała nam się niegroźna i to był błąd. Bo na dobrą sprawę najprawdopodobniej to ona dosypała nam coś do drinka. Mimo tego, że zawsze ktoś był w loży, bo w grupie dziewczyn, które były u mnie na panieńskim, bodajże 2 lub 3 nie piły. W tym moja siostra bodajże wypiła jednego drinka. I na dobrą sprawę tak traf chciał, że akurat padło na jej drinka. Później na policji dowiadywałam się, że często ofiarą pigułki gwałtu padają dziewczyny, które są spokojne, nie wyróżniają się z grupy dziewczyn. Miałam bardzo dużo dziewczyn, wichur można by powiedzieć, więc było głośno i było... No było nas słychać, o! Moja siostra była jedną z nielicznych, które raczej były spokojne. Najprawdopodobniej to, że padło na nią, też nie było przypadkowe. W pewnym momencie źle się poczuła, odwiozłyśmy ją do domu, bo miałyśmy taką zasadę, że się nie rozdzielamy i zawsze, gdy któraś coś potrzebuje, chce jechać do domu, to działamy natychmiastowo. Później moja druga przyjaciółka źle się poczuła po mojej siostrze i też ją odwiozłyśmy razem ze świadkową, która naprawdę spisała się na medal, bo wieczór był świetnie zorganizowany i dawała radę w każdej sytuacji, więc była świetna. Natomiast wróciłyśmy około 3:30 do mieszkania i wtedy właśnie moja świadkowa powiedziała, że z moją siostrą coś jest nie tak, bo wymiotuje i niezbyt dobrze wygląda. Wzięłyśmy moją siostrę do toalety, w ogóle nie reagowała na nasze polecenia. Jak prosiłyśmy, żeby usiadła, to stała, prosiłyśmy Monia troszeczkę się nachyl czy coś. To na przykład potrafiła zacząć ściągać koszulkę, no robiła totalnie mimowolne ruchy, które ciężko było opisać. Jej źrenice były rozszerzone, patrzyła na nas, ale tak jakby nas nie widziała, w ogóle to było coś strasznego. I w pewnym momencie jedna z moich przyjaciółek powiedziała, Jezu, ona chyba jest naćpana, popatrzcie na jej źrenice. No i zadzwoniłyśmy po karetkę, karetka ją zabrała. To naprawdę, jak sobie teraz przypominam, to było strasznie traumatyczne przeżycie. No i co? I dostałam informację, że siostra musi zostać, czy piła jakiś alkohol. Powiedziałam, że ogólnie byłyśmy traktowane jakby moja siostra przyjechała nawalona. Okej, ja wiem, że pewnie na Sorze o tej godzinie w sobotę w Krakowie mają dużo takich zgłoszeń, ale bardzo niepokojące było to, że zbagatelizowali całą sytuację i raczej od razu postawili na niej krzyżyk, że to jest jej wina, że to ona się nawaliła i że nie ma innych dziwnych symptomów i po prostu podłączmy ją pod kroplówkę i powiedział do mnie lekarz, żebym o 8 przyjechała, bo siostra powinna się wtedy obudzić. No i tak, wróciłam do mieszkania. Była godzina chyba 6, więc długo nie pospałam. No i na 8 przyjechałam do szpitala, okazało się, że moja siostra dalej jest nieprzytomna. Lekarz nie wiedział, co się dzieje, nie zlecił toksykologii, mimo tego, że mówił mi, że ją zleci. Co też było podejrzane, dziwne i ogólnie do tej pory tego nie rozumiemy. W razie, gdyby coś miało być, to powinien to zrobić natychmiast. Bo nie te wszystkie objawy, które Monika miała, pasowały do tego, że dostała pigułkę gwałtu.
o czym powiedziała nam druga doktorka. Nie ten lekarz, który był na osadzie, tylko druga doktorka. I też była w szoku, dlaczego nie została zrobiona toksykologia. No nieważne. Natomiast była niedziela, była godzina 8, 10, 13, 15, a moja siostra dalej była w śpiączce. I to było straszne, bo moi rodzice też nie wiedzieli o tym, co się stało, dowiedzieli się dopiero w niedzielę, bo miałam nadzieję, że jeżeli lekarz mówi, że o 8 się obudzi, to wszystko powinno być ok. Nawet gdyby coś dostała, no to tak mam takie, i nie tylko ja, też moje przyjaciółki miały takie poczucie, że kurczę, od tego się nie umiera, a na dobrą sprawę później dostałyśmy od lekarza informację, od lekarki, że kilka godzin później mogłaby umrzeć, ponieważ miała przedawkowanie pigułki gwałtu z zatruciem, co objawia się między innymi śpiączką, bo dostawała różne leki i nie mogła się wybudzić. To było straszne, to było potworne, to był najgorszy dzień w moim życiu, gdy siedziałam obok mojej siostry, która śpi, wybudza się, patrzy na ciebie, ale znowu zasypia. To było coś potwornego. No i moja siostra wybudziła się po 28 godzinach w poniedziałek rano, co w ogóle jest straszne, bo naprawdę o mały włos nie doszło do tragedii. Całą sytuację oczywiście zgłosiłyśmy na policję. Wysłałam też zdjęcie, bo miałam zdjęcie tej kobiety, która się do nas dosiadła, bo okazało się, że obserwowała nas przez jakiś czas, bo miałyśmy też to na zdjęciach, więc widziałyśmy, że coś jest nie tak. Tylko wtedy tego nie zauważyłyśmy. Wtedy popełniłyśmy błąd, że jej nie wyprosiłyśmy. Po prostu nie spodziewałyśmy się zagrożenia ze strony kobiety, że coś takiego może zrobić kobieta kobiecie. Cała sprawa została opisana w dwóch gazetach, więc też dam do niej linki, odnośniki do nich. Natomiast sprawa została umorzona przez to, że nie znaleźli tej kobiety, która to zrobiła. Dostawałam różne informacje, nie wiadomo czy prawdziwe, od ludzi, którzy też byli tego wieczoru w Krakowie, ponieważ z tego jednego klubu trzy dziewczyny trafiły w takim samym stanie jak moja siostra, najgorszym stan miała moja siostra. Podobno ta kobieta tego wieczoru chodziła też po Krakowie i robiła zdjęcia dziewczynom, komuś je wysyłała, tak samo zagadywała, próbowała się zaprzyjaźnić z innymi dziewczynami, więc nie wiem, czy to była jakaś zorganizowana grupa, czy to była po prostu jedna kobieta, która tak działała, nie wiadomo po co. Teraz można się tylko domyślać. W klubie wiemy też, że z kimś rozmawiała, ale to też są tylko poszlaki. I na dobrą sprawę wiemy tylko tyle, co powiedział nam lekarz i z całej sytuacji, z całego przebiegu, bo później przez tydzień jeszcze moja siostra leżała w szpitalu i w mięśniach coś znaleźli, jakieś odczynniki, jakieś toksyny, coś takiego, więc to wszystko się składało do jednej historii. Jeżeli chodzi też o to, jak wygląda sytuacja, jak rozpoznać i jak bronić się przed takimi sytuacjami. W sytuacjach ja sama jestem nieostrożna, na przykład rozmawiając z kimś w klubie, gdy jest dużo ludzi, trzymam szklankę z drinkiem i rozmawiając, żeby kogoś nie oblać, po prostu go odsuwam i tak rozmawiam z kimś. I to jest idealny moment, kiedy można coś wrzucić, bo jedna z dziewczyn, która też trafiła w takim stanie jak moja siostra, nie miała loży, cały czas trzymała drinka w ręce, ponieważ rozmawiałam z jej mężem i ta sytuacja też dla niego była nie do pojęcia, bo cały czas była z nim i w ciągu nagle 15-20 minut jego żona powiedziała, że się źle czuje, zaczęła trochę mamrotać, bełkotać. I to też było zastanawiające, jak człowiek czuje się, wiem z opisów mojej siostry. Miała zawroty głowy, była senna, źle się czuła, później pojawiły się wymioty, w ogóle nie reagowała na światło tak samo. Była jakby w innym świecie, więc to jest też ważna informacja. Moja siostra w tym momencie czuje się dobrze, wszystko jest z nią w porządku, natomiast no, uraz zostaje do końca życia i u niej, i tak samo u dziewczyn, które widziały całą tą sytuację. Bo o takich historiach słyszy się z telewizji, z gazet i jest człowiek ostrożny wychodząc wieczorem do klubu, ale nigdy nie spodziewa się, że coś takiego może spotkać właśnie jego. I to jest w tym wszystkim najgorsze, że pomimo tego, że naprawdę byłyśmy ostrożne, bo i nie rozdzielałyśmy się, i nie zostawiałyśmy napoi, żeby stały sobie same, a naprawdę widzę czasami dziewczyny, jak się zachowują i one same proszą się o to, że może im się stać coś złego, a nikomu tego nie życzę, bo to jest naprawdę najgorsza chwila i to, co mogło się stać albo z moją siostrą, gdyby ktoś na nią trafił w takim stanie, albo to, że przez taką sytuację, przez głupotę innych ludzi ona mogła umrzeć, naprawdę jest to
coś, z czym, co nie mogę tego pojąć po prostu, jak ktoś może być tak okrutny i jak może tak postępować. Ważne jest nie bagatelizować takich spraw i takich tematów i mówić o nich głośno, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieć nigdy styczności z taką sytuacją, ale ważne jest to, że na pewno nie jest to wina kobiet, bo to jest najgorsze, jeżeli ktoś oskarżał, bo były takie sytuacje, że ktoś oskarżał nas, że to my byłyśmy nieostrożne, że to nasza wina, że w ogóle wyszłyśmy, więc to jest totalna głupota i nie godzę się na to, żeby ktoś tak komentował całą tą sprawę. W kolejnym filmie chciałabym Wam opowiedzieć trochę o podróży poślubnej do Tajlandii. Mam nadzieję, że będzie Was ciekawił ten temat. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie kanał, wchodźcie na Facebooka i udział.